dzisiejszym wydaniu powiemy o medalu Gloria Artis, który otrzymał oświęcimski artysta Paweł Warchoł. Ponownie odwiedzimy z kamerą oświęcimską pływalnię i pokażemy postęp prac. Poznamy projekt Archipelag Skarbów. Zaprosimy na street art dla wartości do MDSM-u. A także przypomnimy o konsultacjach społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Najwyższą nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego otrzymał znany oświęcimski artysta Paweł Warchoł. Medal zasłużony kulturze Gloria Artis został mu przyznany za całokształt pracy twórczej. Artysta od prawie 40 lat zajmuje się profesjonalnie rysunkiem, malarstwem, grafiką projektową. Jest również wykładowcą akademickim, niezależnym kuratorem, a od 2014 roku pełni funkcję radnego Rady Miasta Oświęcim. Cieszę się, że otrzymałem takie ważne wyróżnienie. Ważne w ogóle w kulturze polskiej. Traktuję to wyróżnienie nie osobiście, tylko wyróżnienie mojej działalności artystycznej, twórczości. Jest to nagroda nie tylko dla mojej twórczości, ale również dla moich odbiorców i wielu ludzi, którzy biorąc udział w wystawach, wernisażach, mają kontakt z moimi pracami, gdyż bez nich twórczość artysty jest mało ważna. Także to jest wyróżnienie nie tylko dla mnie, dla mojej sztuki, ale dla wszystkich miłośników sztuki z Oświęcimia, z Polski, jak i z Europy. Paweł Warchoł jest autorem wielu rysunków i obrazów, jednak najbardziej znany jest z wielu cykli rysunkowych wykonywanych tuszem na kartonach, m.in. Holzmachiny, Oratio, Warchoły, Pancerniki. Jego prace były eksponowane na ponad 500 wystawach w kraju i za granicą. W tym na wszystkich najważniejszych wystawach Biennale i Triennale rysunku na świecie, gdzie uzyskały 50 nagród. Paweł Warchoł był dwukrotnie stypendystą Ministerstwa Kultury, wielokrotnie stypendystą Miasta Oświęcim, trzykrotnie uzyskał nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Sztuki Majdanek 2000 w Lublinie, główną nagrodę na Triennale Autoportretu w Radomiu i nagrodę na Triennale Tarnowskie Klimaty. Otrzymał również Nagrodę Powiatu Oświęcimskiego i Miasta Oświęcim za działalność w sferze kultury. Najnowsze dzieła Paweł Warchoł zaprezentuje w październiku na wspólnej wystawie wraz z Jerzym Talikiem w Amsterdamie. Po 4 miesiącach jesteśmy znowu na oświęcimskiej krytej pływalni, by pokazać Państwu nowy 25-metrowy basen rozgrzewkowy z 6 torami i ruchomym dnem na jednej połowie, co pozwoli regulować głębokość wody, aby prowadzić naukę pływania i akwaaerobiku. Obok są jacuzzi, jest brodzik z urządzeniami do rekreacji i atrakcjami dla dzieci. Jest też strefa saun z saunami suchymi, parowymi i na podczerwień, a także ścieżką knajpa, czyli nieckami z ciepłą i zimną wodą do stymulacji naczyń krwionośnych. Niewątpliwie największą atrakcją, zwłaszcza dla dzieci, będą zjeżdżalnie zewnętrzne, ponad 70 i 100 metrowa. W miesiącu maju byliśmy tutaj ostatni raz i mogliśmy właśnie obserwować wtedy moment realizacji tego zadania, jakim jest modernizacja pływalni w Oświęcimiu. Upłynęły 4 przeszło miesiące i ten postęp prac jest widoczny, szczególnie w tej części rekreacyjnej. Widzimy już zrealizowany basen 25-metrowy. Tak naprawdę za niedługo można do niego będzie wlać wodę i prowadzić już próby, jeżeli chodzi o kwestie związane właśnie z technologią wody i z całą realizacją tej części pływalni, jakim jest basen 25-metrowy, ale też i ten zakres prac, który jest realizowany w części rekreacyjnej, jest naprawdę imponujący, jeżeli chodzi zarówno tą część dla dzieci, dla dorosłych, część tutaj saun, czy właśnie już budowy tej wieży na zjeżdżalni, to myślę, że to jest coś, co mieszkańcy przez wiele, wiele lat zgłaszali w Oświęcimiu, właśnie taki postulat, żeby nie tylko można było w Oświęcimiu pływać, ale żeby można było właśnie tej rekreacji też korzystać i ten zakres i różnorodność tej oferty, która jest przygotowana, myślę, że zadowoli wielu i stanie się to, nasz basen właśnie też takim synonimem nowoczesności, atrakcyjności nie tylko dla mieszkańców Oświęcimia, ale też i dla naszych gości, zarówno ziemi oświęcimskiej, jak myślę, że z dalszych okolic. Realizacja przebiega stosunkowo dobrze. Mamy jeszcze 11 miesięcy do zakończenia tego zadania, gdyż to zadanie ma być ukończone 31 sierpnia 2017 roku, więc możemy już odliczać nie w latach, ale w miesiącach. Czyli zostało niespełna 11 miesięcy do zakończenia tego zadania. Prace trwają też już na basenie 50-metrowym w dużym zakresie, więc mam nadzieję, że termin przez firmę wykonawczą zostanie dotrzymany i już we wrześniu 2017 roku będziemy mogli wszyscy się cieszyć właśnie z nowo wyremontowanej, zmodernizowanej pływalni w Oświęcimiu. Kolejny front robót obejmuje basen 50-metrowy. Przebudowa całego obiektu jest ogromna.
ogromnym przedsięwzięciem, na skalę jakiej jeszcze w Oświęcimiu nie było. Zarówno pod względem zakresu robót, logistycznym i finansowym. Inwestycja zakończy się w sierpniu przyszłego roku. Kosztuje blisko 50 milionów złotych, z czego ponad 22 miliony miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu. Oświęcimscy gimnazjaliści uczestniczą w projekcie Archipelag Skarbów przygotowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Ponad 400 uczniów klas drugich i trzecich uczy się, jak unikać alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii. Archipelag Skarbów właśnie dotyczy takiej profilaktyki zintegrowanej, czyli całościowego, szerokiego podejścia i okazuje się, że to jest skuteczne, ponieważ pewne czynniki ryzyka są podobne w różnych zachowaniach ryzykownych, ale tak samo podobne są pewne strategie i czynniki chroniące. Więc udało się coś takiego zrobić, dziesiąty rok, jak program jest realizowany. Po raz kolejny tutaj w Państwa mieście, ale na dużą skalę, bo praktycznie wszystkie gimnazja są tym programem objęte. To jest chyba rzecz w dzisiejszych czasach niezwykle istotna, aby kierować się właściwymi zasadami w życiu, moralnymi, etycznymi. To jest chyba klucz dzisiejszego wychowania. To, co jest gdzieś w sercu młodego człowieka, gdzieś ta pewna energia, pewne marzenia, pewne pragnienia, które są, gdzieś ta iskra, którą tam wsadzili rodzice, wierzymy w to, nauczyciele również, a my tak tylko przyjeżdżamy na dwa dni, staramy się to rozdmuchać, rozpalić, żeby to było takim największym motywatorem i czynnikiem chroniącym w ich życiu. Pragnienia spełnienia marzeń, realizacji życiowych pasji, osiągania pewnych celów i to ma właśnie być na tej szali podejmowanych decyzji największym, najbardziej takim motywującym czynnikiem do tego, żeby różnych ryzykownych zachowań unikać. Miałem okazję chwilę obserwować młodzież w czasie pracy w projekcie i powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony zaangażowaniem młodzieży w projekt. Bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, które im Państwo prowadzący projekt proponują. Widać, że są zaangażowani i zaciekawieni projektem. Animatorzy pokazują młodym ludziom, jakim potencjałem dysponują i jak należy go dobrze wykorzystywać we własnym życiu, by być szczęśliwym. W warsztatach w ramach tego projektu wezmą też udział nauczyciele i rodzice. Program Archipelag Skarbów został sfinansowany z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym. Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży przygotował projekt Street Art dla wartości. Nasze drogowskazy 30 lat MDSM. Jednym z jego elementów jest malowanie murali autorstwa Mikołaja Bryksy, Łukasza Majerowskiego, Julii Miąso i Michała Tubielewicza. Chcieliśmy w jakiś sposób zagospodarować niszczejący mur. Malowaniem i renowacją muru zajęli się uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Budowlanych nr 5 w Oświęcimiu. Ogłosiliśmy konkurs na 12 wartości drogowskazów, którymi kierujemy się w pracy w MDSM-ie. Konkurs stał się projektem ogólnopolskim. Zaprosiliśmy do niego artystów z całej Polski i z chęcią wystąpili w nim, wzięli w nim udział. Bardzo się z tego cieszymy, ponieważ rzeczywiście murale prezentują się radośnie, bo tu powstała naprawdę radosna atmosfera pracy. Przez miniony weekend powstało 5 z 8 murali i w najbliższy jeszcze 3 przed nami. Projekt realizowany jest w ramach Roku Praw Człowieka i Tolerancji w Oświęcimiu przy wsparciu finansowym miasta Oświęcim. Partnerem projektu jest miasto Oświęcim, Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu oraz Sewera Oświęcim. W listopadzie planujemy ciąg dalszy projektu i będzie to realizacja jeszcze dodatkowych 4 wartości do tych 12 zakładanych na początku, realizowanych przez młodzież niedowidzącą. Przypominamy, że do piątku 21 października trwają konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Pierwsze spotkanie konsultacyjne już się odbyło, a mieszkańcy mieli okazję zgłaszać swoje propozycje i uwagi do wspomnianego dokumentu. Ostatnie spotkanie zaplanowano na wtorek 11 października o godzinie 16 w Szkole Podstawowej nr 5 na Zasolu, na które serdecznie zapraszamy. Dokument znajduje się na stronie internetowej miasta www.
www.um.oswiecim.pl w zakładce Rewitalizacja. Szczegółowych informacji udziela Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Oświęcim. E-mail brm na um.oswiecim.pl. Telefon 33 842 91 28.